Moi drodzy, moje drogie, idzie nowe. Otóż wiecie, że ja mam tak, że ja uwielbiam prasować, tak? Jak coś zobaczę nowego, to zaraz mi się oczy świecą, muszę sprawdzić, muszę przetestować. No ja po prostu lubię tę czynność. I oto, proszę bardzo, nowość. I to bardzo zgrabna nowość. To jest tak zwany system do prasowania. Dlaczego system? Bo mamy wszystko. Mamy zbiornik na wodę, tutaj na dole. Mamy żelazko, takie leciuteńkie. Tutaj z naciskiem, bez regulacji temperatury, czyli nie sortujemy prania. Mamy wspaniały podręczny uchwyt i mamy taką deskę. Deskę do prasowania, która może nam pomóc prasować koszulę pod tym kątem, pod którym teraz jest ustawiona, czyli to jest kąt 30 stopni, specjalnie do prasowania koszul. Sukienki możemy sobie prasować o tak. A tu mamy taki fajny uchwyt i jak mamy sukienkę na przykład na wieszaku, uwaga, przechodzę, zobaczcie, to ją wieszamy tak. I sobie ją prasujemy czym? Parą. Para jest antybakteryjna i też jakby pozbawia zapachów. Tu na dole mamy zbiorniczek, do którego wlewamy wody, tak? Para przechodzi sobie po tym grubym kablu, o, tędy, do żelazka. I pod ciśnieniem 5 barów wyskakuje z niego, żeby nam uprasować, odświeżyć rzeczy. Zrobiono badania, które wykazały, że w Europie 75% osób prasuje bezpośrednio przed wyjściem. Czyli tak, co ja to bym dzisiaj założyła, co ja bym dzisiaj założyła? No może to i to, o, nieuprasowane. No to właśnie taki system ma nam ułatwić bardzo szybkie przeprasowanie rzeczy. Zobaczcie, tu są jeszcze takie klamerki dla słabszych. To na te klamerki tutaj przyczepiamy t-shirt, spodnie, czy co tam chcemy i na prosto. Ale jak mamy na przykład koszulę, to sobie robimy, o, tutaj podnosimy tę deskę troszeczkę do góry, przesuwamy ją w ten sposób. Hop, 30 stopni. To jest idealne ułożenie właśnie do prasowania koszul. I jeszcze ułożenie tradycyjne. Znowu troszeczkę do góry deska. O, zobaczcie, tak. I teraz, dla bardzo wysokich facetów i osób to będzie idealne, bo aż tak wysoko możemy sobie ją ustawić, ale oczywiście, żeby ją zniżyć w dół, to tutaj zobaczcie, mamy cały taki stelaż. Otwieramy dół i jedziemy, o, na żądaną wysokość. Zamykamy klamerki. I teraz pod ręką mamy żelazko, tak? I sobie prasujemy, co tam chcemy, w tradycyjny sposób, czyli w poziomie. Ale ponieważ ja chcę sprawdzić, jak to z tą koszulą jest, to sobie teraz przetestuję koszulę. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy zbiornik na wodę, litrowy, do którego od góry nalewamy sobie wody. Litr, tak? Wstawiamy tutaj, o, i robimy klik. I teraz popatrzcie jeszcze na jedną rzecz, a propos, jak już to wyciągnęłam. To jest system sam w sobie przenośny. Czyli jeśli chcemy na przykład prasować w innym miejscu, bez deski, uprasować sobie kanapę, odparować fotel, tapicerkę, po firankach się przelecieć czy gdzieś, no to sobie to po prostu bierzemy, tak? Szukamy wtyczki w innym pokoju, w innym miejscu i korzystamy z samego takiego pojemnika i żelazka. A teraz wstawiamy sobie do systemu, o, 45 sekund sobie odliczymy, łyk kawy, herbaty, albo szukamy kogoś, kto to zrobi za nas. I? No. Ja bym powiedziała, że jest dobrze. Równomierny wyrzut pary. Ale jeśli chcę mieć mocniejszy wyrzut pary, to naciskam, jak to zwykle bywa, dwa razy. Czyli równomierny, tak? I teraz... I prasujemy. Zobaczcie, jak ładnie tutaj ta deska jest dopasowana kształtem do koszuli, tak? Czyli jest na tyle szeroka, żeby całe plecy koszuli się ładnie zmieściły. Tu pod guziczek. No i teraz tak, zasadnicze pytanie brzmi, co z rękawami? Otóż... Niech on t-shirty nosi, ten chłop lepiej tam z koszulami. Proszę, możemy o rozwiązać ten problem tak. I teraz zobaczcie, stopa żelazka jest dość mała, co akurat w przypadku tutaj rękawa, tych zagnieceń, guziczków i tak dalej, pozwoli tak troszeczkę precyzyjniej pracować, tak? I
tak dalej, moi drodzy, i tak dalej. A ja się wezmę teraz jeszcze za sukienkę na chwilę, bo otóż mam tutaj piękną czerwoną sukienkę. Proszę, koszulka niech sobie oddycha na wieszaczku. No, a ja o, tak, siups. Patrzcie, i teraz mogę dać w pion tą deskę. O tak, proszę. I parą lecę zagniecenia. Rozprostowuję. Widzicie? Para ma to do siebie, że przenika przez materiał wszędzie, tak? W związku z tym ona bardzo ładnie poradzi sobie z sukienką z zagnieceniami. No po prostu idzie sobie w głąb i, że tak powiem, relaksuje włókna materiału. One są takie zrelaksowane, wiecie. I tak naprawdę to nam może zastąpić tradycyjną deskę do prasowania z żelazkiem. Która to deska jest zdecydowanie większa, tak? No i musimy ją złożyć, żeby gdzieś ją wsunąć za szafę. Tutaj oczywiście też mamy taką możliwość. Deska ma z tyłu kółka i możemy sobie wszystko również za tę szafę, do szafy, za drzwi schować. Ale ponieważ jest to elegancki system, to jeśli zapomnimy, nie schowamy tego nigdzie, też wizualnie, prawda, krzywdy nam to nie zrobi.